No siemaneczko, witam wszystkich moich widzów. Naprawdę na wstępie chciałbym Wam mega podziękować za te wsparcie w komentarzach. Normalnie jestem z tego powodu dumny. Ilu Was tak naprawdę jest, którzy mnie wspierają od samego początku i nawet te osoby, które już zmieniły zdanie, bo były takie osoby w komentarzach. Młody Ninja, przepraszam Cię, że wcześniej Cię krytykowałem, wyzywałem i nie wierzyłem w Twoją naturalność, a teraz jest mi nawet wstyd i Cię przepraszam. Spokojnie, wybaczam każdemu. Także nie przedłużajmy, o co tak naprawdę chodzi. Ten odcinek jest podsumowanie tych zawodów na chłodno, jak to u mnie wygląda teraz. Także, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo naprawdę na tym kanale będzie grubo. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i naprawdę jeszcze raz dziękuję za te mega wsparcie od Was i za każdy miły komentarz w moją stronę. Jestem tak szczęśliwy, że Wy z tej sprawy nie zdajecie. Tu nie chodziło o miejsce, tylko o to, żeby się pokazać z jak najlepszej strony i pierwszy raz w życiu pokazałem się z, naprawdę z mega strony, pomimo to, że tam pozowanie kulało i tam jeszcze trochę parę elementów trzeba doszlifować, ale jeśli chodzi o formę, którą wypracowałem w 6 lat, to jestem naprawdę mega dumny, więc co w tym materiale będzie? Głównie teraz tak na spokojnie obejrzałem sobie ten film poprzedni, który wstawiłem. Kto nie widział, może wstawić relacje zawodów. I tak przyglądałem się mojej sylwetce i innym zawodnikom. To tutaj będę na tym materiale dawał urywki, co z mojego punktu widzenia jest źle w mojej sylwetce. To powiem Wam na wstępie tak. Zbyt krótki okres przygotowania. To po pierwsze, bo szczerze, z ręką na sercu, zacząłem tak intensywnie hardkorową redukcję robić pod zawody w niecałe 4 tygodnie przed zawodami. Od wagi 78 kg chciałem się wzmieścić w lekkiej, bo na oficjalnej stronie WNBF było tam 74,8, żeby się zmieścić. No ale w dniu zawodów okazało się, że te kategorie delikatnie pozmieniali i byłem w średniej, ale to nie ma co się kłócić. Uważam, że zaprezentowałem się z mega fajnej strony, poznałem mega sympatycznych ludzi. Nikt nikogo nie wyzywał, nie hejtował, nie krytykował, każdy nawzajem się wspierał i to było piękne. Ja się czułem, jak wszedłem do rodziny. Normalnie to było tak piękne przeżycie, że na pewno na następnym roku, jak będą te zawody w Polsce, bez zastanowienia idę, ale tym razem się przygotowuję na tyle, że co to, no kurczę, z pokorą do tego podchodzę, ale wiem, że było stać mnie na więcej, to zaprezentuję na następnych zawodach, że naprawdę stać mnie na więcej. I teraz tak, co u mnie tak naprawdę brakowało? Przede wszystkim nogi. Wielu na zawodach mówiło, że mam zarąbiste nogi, zaś czytając komentarze, ludzie to dostrzegli, że jednak czasami nie dopinałem tych nóg, że jednak te nogi wśród innych zawodników były troszeczkę małe. Można to na urywkach teraz zobaczyć, czy są faktycznie małe, czy są symetryczne, estetyczne do góry sylwetki. No bo ja tak patrząc, faktycznie brakowało mi tej objętości w nóg i przede wszystkim, czego brakowało w wystąpieniu? Dopinając tych nóg. Jak ja dopinałem górę, to krzyczeli mi z widowni znajomi, dopinaj te nogi. I jak ja dopinałem górę, to ja zapominałem o nogach dopinać. Ja po prostu stałem luźno, górę dopinałem i na nagraniach widać, że napinam górę, dopiero po czasie dopinam nogę i nie widziałem, jak mam ją dopiąć, żeby jak najlepiej było ją widać. To muszę na pierwszym miejscu poprawić i przede wszystkim poprawić jakość mięśnia w nogach i objętość. Żeby naprawdę te kopy to było, ale nieduże, bo to też potem brzydko wygląda. I tak, co jeszcze mocno rzuciło mi się w oczy? Jak widzicie na wcześniejszych filmikach, jak ja wstawiałem, na przykład jak napinałem plecy, potrafiłem te plecy napinać na treningach, no bo wiadomo, kolega czy ktoś nam podpowiedział, zrób tak, zrób tak, zrób tak, a na scenie w początkowej fazie stres mnie zjadł, i po prostu nie miałem tych pleców dopiąć, bo nie wiedziałem, czy mam je dopiąć, czy rozluźnić, czy rozszerzyć. I jak widać na nagraniu, gubiłem się, starałem się, wiecie. Ja czułem, że napinam, ale wizualnie to nie było napięcie, tylko takie, wiecie, jak skrupa żółwia,
No, brakowało mi tego napięcia w tych plecach, znaczy ułożyć te plecy tak, żeby wyglądały jak najlepiej. To muszę też mega mocno poprawić. I wiele, wiele, wiele innych plus. Więc co jeszcze muszę poprawić? Przede wszystkim pewność siebie. Bo ja stojąc na scenie, coś tam potrafiłem się napinać, ale brakowało mi tej pewności siebie, że wiem, po co tu jestem, czego chcę, ale to można wybaczyć chyba mi ze względu na stres, no bo przy tylu ludziach stać, to jest... Ale na następnych zawodach myślę, że tego stresu nie będę miał, bo w połowie już tych zawodów, jak już poznałem tych zawodników, to naprawdę już się czułem jak naprawdę w rodzinie. Wszyscy sobie pomagali. Przede wszystkim, co jeszcze muszę poprawić, jak tak sprawdzę na nagraniach, grubość pleców. Jak ja tak oglądałem swoją sylwetkę, to brakowało mi tej grubości pleców, tych szczegółów. Bo jak dobrze, fajnie nawet zrobiłem te plecy, fajnie to wyglądało, to jednak środek pleców jeszcze tam kulał wśród innych zawodników i to trzeba poprawić. Na tym mocno się też będę skupiał. Najpierw mam takie cele zrobić, żeby poprawić te elementy, które są słabe, czyli nogi i plecy, bo przód sylwetki, jak możecie zobaczyć na nagraniu, to aż sam byłem w szoku, jak to wyszło. Naprawdę, jak ja patrzyłem na siebie, to mówię, to ja mam taką formę. Naprawdę, ja nie wiedziałem, że ja tak wyglądam. Ja się czułem jak plank. Nawet jak Sakera tam spotkałem, to nawet Saker sam mi powiedział, tak zawodnicy mają, że w środku się czują jak flag, że wiecie, że są malutcy i to tak każdy zawodnik ma. Także nie jestem sam, ale naprawdę się czułem jak flag. Pierwszy te rzeczy muszę poprawić, a dużo, dużo wcześniej przed zawodami naprawdę pozowanie szlifować. Ładne pozowanie, żeby to wszystko grało. Bo to z tego, że masz sylwetkę, a nie umiesz pozować. I na przykład jak ja pozowałem przodem bicepsy, to ja starałem się jak najwyżej to podnieść i wiecie, ja trzymałem tak ręce. A żeby fajnie to na scenie wyglądało, to ja zapomniałem o tym, że trzeba troszkę jeszcze łokcie do przodu dać, żeby najszerszy było widać. I te elementy trzeba wszystko poprawić. Ja nie jestem osobą, która co wy wiecie, ja mam formę, przecież jestem najlepszy. Nie, tu nie chodzi o to. Tu jest pokora. Lekcje trzeba odrobić z roku na rok, żeby być lepszym. Wiadomo, na człowieka zawsze znajdzie się lepszy człowiek i tak było w tym przypadku. Ale pomimo trzeciego miejsca jestem naprawdę mega zadowolony i za te wsparcie. Jak ja tam siedziałem na backstage'u i wszyscy tam w komentarzach, nie wiem, znaczy nie wszyscy, ale większość. Kiedy młody ninja? Był młody ninja? Co się stało z młodym ninją? Gdzie on jest? Nawet WK ciekawiło, kiedy ja będę. Tam podchodzili do mnie. Gadałem z Roburem i z Pączkiem. Nawet oni poza kulisami na backstage'u chcieli, żebym formę pokazał i byli zadowoleni. I słuchajcie teraz, co jest najlepsze. Że ja oglądając WK, naprawdę oglądając ich, kwestia czasu, trenując, miałem możliwość zbicia z nimi piątkę, pogadania i jeszcze pochwalili mnie za formę. To jest normalnie, tego się nie da kupić za pieniądze. I to jest właśnie piękne, że z pasji docieram do ludzi, których wcześniej oglądałem i podziwiałem, a teraz otaczam się w ich kręgu. To jest naprawdę piękne. Dlatego nigdy się nie poddawajcie. Jak macie cele, trzeba iść do celu i spełnia swoje marzenia. Tak się mocno stresowałem tymi zawodami, a teraz jestem tak szczęśliwym człowiekiem. Już nie pamiętam, kiedy byłem tak szczęśliwy. Ale to wsparcie od was to było mega. Mega. Prawie 500 komentarzy pod poprzednim filmikiem i wasze wsparcie. Normalnie mi się płakać chciało. Jak ja siedziałem na tym backstage'u, wymęczony, bo trochę to się przedłużało,
Ja finał miałem około 22, już nawet nie pamiętam, ale cały dzień tam byliśmy. Jak co jakiś czas wchodziłem na live'a, ja leżałem wycieńczony, a tam kiedy Młody Ninja, że czekają na mnie, zawodnicy podchodzili, że zarąbiście wyglądam, że to, że tamto, normalnie tyle ciepłych słów otrzymałem, tyle ciepłych komentarzy przeczytałem, że tego się nie da opisać, naprawdę tego się nie da opisać. Nie wiem, jak mam wam podziękować za to, ale myślę nad takim czymś stworzeniu koszulek. Na razie na próbę stworzę kilka koszulek. Na tym materiale jeszcze tego nie pokażę, ale jak będą koszulki gotowe, tam 3-4 sztuki może, jeśli będą ok, to zrobimy jakiś konkursik i wytypujemy w komentarzach, kto wygra te koszulki, do których poleci ta koszuleczka. Więc żeby nie przegapić takich konkursów i żeby otrzymać koszuleczkę, musisz być na bieżąco, subskrybować i śledzić ten kanał. A filmami naprawdę będziemy regularnie wstawiać. Zobaczycie, co jem przed treningiem, po treningu. I będziecie na bieżąco śledzić, jak się rozwijam na masie. A moim marzeniem jest 90 kg na klatę, ale stricte skupiając się na tych słabych elementach, bo przód naprawdę mam już mega dobry. Nogi trzeba poprawić, objętość, przede wszystkim tył i środek pleców i te dopinanie pleców. Bo jak już wyjść na scenę, ale te zawody dały mi takiego kopa, taką motywację, że się przekonałem, że się nadaje do tego sportu. Normalnie ja nawet w końcowej fazie w siebie wątpiłem. Będę z wami szczery, normalnie w siebie zwątpiłem, że już myślałem, może się nie nadaję do tego sportu. Może coś na chama robię, może ja jestem, po prostu rekreacyjnie ćwiczę. A tu się okazało, że naprawdę jak równy z równym walczyłem na scenie. Że jednak mam ten potencjał w kulturystyce. Przede wszystkim naturalnie, bo nie jara mnie bycie dużym, nabitym, tylko tam w końcu poznałem prawdziwych sportowców. I to na tyle w tym materiale. Mogliśmy zobaczyć, jakie moje są słabe ogniwa. Wiadomo, nikt nie jest idealny, ale zawsze można to zmienić, poprawić. I na tym będziemy się skupiać. Jakim planem będę robił, to też w innych materiałach będę omawiał, bo mam zamiar troszeczkę pozmieniać ten plan, żeby był ogień. Także nie przedłużamy. Dziękuję, że jesteście naprawdę. Dziękuję. Nie przedłużajmy i widzimy się w następnych materiałach. I życzę naprawdę wszystkim dużo zdrowia i pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję.